facet wyjął sweterku, wyszedł sobie z krzaków, zrobił kupę. Tam po tamtej stronie przystanku też kobieta z torebkami wbiegła pod krzak, zrobiła kupę. Ja mówię, dlaczego nie ma tych toalet na rondzie Waszyngtona, skoro tam pod stadionem może być i 100 toalet. I ostatnio tak było, proszę Państwa, na Święto Wojska Polskiego. A dlaczego normalnie nie może być tych toalet? Trzeba normalnie się zachowywać. Kiedyś pamiętam, jak Edytkę posłałam na naukę języka niemieckiego do pani Sikorskiej, bo oczywiście, że te moje nauczycielki musiały być najlepsze, bo ja sobie takie wybierałam. Wpadłam jak śliwka w kompot do pani Sikorskiej, ale okazało się, że no, nie ma takiej nauczycielki do niemieckiego drugiej i nie będzie. Proszę Państwa, był wywiad taki, no, jak to nazwać, hospitalizacja, komisja, jak to nazwać, z Katowic, bo szukali dobrej nauczycielki, ale ktoś podpowiedział i rzeczywiście padło, no co ta Basia przy kamerach, przed kamerami, pięknie, Gabi und Frank. No, język niemiecki, Gabi und Frank, ale to wideo, tak. Nowy, był już teraz, to już pewnie jest inny, nowy. I proszę Państwa, i tak pięknie prowadziła Basia Sikorska, że Edytkę zatkało, ale jeszcze potem, jak ta telewizja cała pojechała, Edytkę jeszcze bardziej zatkało, bo pani Basia Sikorska drugą część lekcji języka niemieckiego, gdy telewizja z Katowic pojechała, prowadziła tak samo. Można? Można. Czyli co to znaczy, że człowiek chce coś ładniej zrobić, pokazać, ale jednak nie na pokaz. To pięknie apostoł Paweł powiedział, jeżeli korzystacie z tego świata, to tak jakbyście nie korzystali z niego, bo przemija kształt tego świata. Dlatego my tu wielokrotnie mówimy w edukacyjnym naszym kanale, że nie na chama, nie na siłę, niekoniecznie, nie za wszelką cenę, co właśnie, że ma miejsce. Na siłę, no chama, rozpuchalni się, wulgarna mowa, wulgarny język, obrzydliwy, z impetem. Na chama, na siłę, koniecznie tu i teraz. A można? Można za darmo? Można. Proszę Państwa, lepiej jak nie ma słońca, bo przynajmniej nie razi. Stara wiara, stary papież, stary tramwaj. Jesteśmy w Warszawie, na Mazowszu nad Wisłą, proszę Państwa. Mówimy dzisiaj o przesądzie, o ślepocie, o ciemnocie, o głupocie, proszę Państwa. I to, co i w średniowieczu było, to i teraz jeszcze jest w XXI wieku i do końca wieku to nie ustanie. Co na temat okularów mówią? Na temat siedzenia z oparciem koniecznie. Już oparcie masz w mózgu. To wszystko zależy od sposobu myślenia, a nie od sposobu siedzenia. No ale więc wiesz, przysłowia też podpowiadają ludziom różne rzeczy i zbijają ich często z pantałyku.